Rozpoczynamy drugą część konferencji prasowej. Ze mną jest trener kolejorza Dariusz Żuraw. Trenerze, proszę o kilka słów po meczu. Dobry wieczór. To był udany wieczór dla nas. Mecz dobrze się dla nas rozpoczął. Szczęśliwie szybko bramkę. Później mieliśmy różne momenty. Wisła też miała swoje sytuacje. Był taki moment w drugiej połowie, że za bardzo się cofnęliśmy. Wisła próbowała to wykorzystać. Tutaj sytuacja Furmana, która gdyby zakończyła się bramką, mogło być różnie. Natomiast to był moment taki meczu. Później przyjęliśmy kontrolę. Chcieliśmy drugą bramkę i momentami wydaje się, że naprawdę nieźle graliśmy w piłkę. To, co mi osobiście bardzo się podobało, to sytuacja, która nastąpiła po czerwonej kartce dla nas, po drugiej żółtej dla Trno. Zespół nie cofnął się, tylko grał dalej po to, żeby strzelać bramki. Te dwie bramki dołożyliśmy, jeszcze dwie w 10. To pokazuje, że ten zespół ma spory potencjał. No i miejmy nadzieję, że będziemy go wykorzystywać w każdych następnych meczach. Dziękuję. Tym meczem. Trzeba to powiedzieć szczerze. Przed chwilą trener Kniat też to przyznał. No on co prawda jest kibicem Lecha, ale też mówił, że jest pod wrażeniem tego, jak Lech zagrał. I teraz wie pan, bo to jest taki mecz, który po tym wszystkim, co się działo w Lechu w ostatnich latach, to jest jak łyk świeżej wody i daje taką ogromną nadzieję też tym kibicom. Pan dobrze widział, jak kibice się zachowywali, tak? Jak tą nadzieję chłonęli z tego boiska, patrząc na to, co się dzieje. I pańskim zdaniem to już jest to, o co panu chodzi mniej więcej, tak, jeżeli chodzi o Lecha w tym sezonie? No momenty już takie były oczywiście, bo no na pewno to, że gramy do przodu, że stwarzamy sytuację. Mówiłem też wcześniej, że będą takie momenty, kiedy to przeciwnik będzie przy piłce, kiedy przeciwnik będzie stwarzał sytuację. No tego się nie da jakby uniknąć, grając tak jak my gramy, bo chcemy grać do przodu, chcemy grać ofensywnie. Jakiś zalążek tego dzisiaj powstał i to jest fajne, bo zawodnicy uwierzyli, że można tak grać, że można grać do przodu, można stwarzać sytuacje, można stworzyć dobre widowisko. No i w tym kierunku będziemy chcieli iść, natomiast no nie popadamy tutaj w jakiś hura optymizm. To jest dopiero drugi mecz. Zobaczymy, jakie będą kolejne. Jeżeli uda nam się to podtrzymać w kilku meczach z rzędu, no to na pewno będziemy bardzo zadowoleni. Mateusz Kuźniewski, Telewizja WTK. Dzień dobry panie trenerze, gratuluję bardzo dobrego meczu. Ja mam dwa pytania o tym Mateusza Klubsie, jak się czuje i jakie są rokowania, i drugie pytanie o to, dlaczego w 18 meczowej zabrakło miejsca dla Macieja Makuszewskiego. Jeśli chodzi o Tymka, ma podkręconą kostkę, no, dosyć długo ją trzymał w lodzie. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało jutro. Jakiejś wstępnej diagnozy nie mam. Co do Makiego, to Maki miał w tym tygodniu, w środę albo w czwartek, delikatnie naciągnął mięsień, nie chcieliśmy ryzykować. Był indywidualnie w treningu, od poniedziałku ma wejść do treningu z zespołem. Czy są jeszcze jakieś pytania? Maciej Sypuła, Przegląd Sportowy. Paweł Tomczyk dzisiaj w wyjściowej 11 się pojawił. Jak pan ocenia jego występ i jak pan ocenia powrót Christiana Grytkiera po dłuższej przerwie do składu, do gry, może nie do składu? No, Paweł zasłużył na wyjście w pierwszej 11 dobrą postawą i w sparingach i w tym ostatnim meczu z Piastem Gliwice, gdzie wszedł i zdobył bramkę. Grał przyzwoicie, zrobił rzut karny, który wyprowadził nas na prowadzenie. No, mieliśmy trochę zastrzeżeń, bo trochę za nisko się cofał do obrony, a miał być troszeczkę wyżej między środkowymi obrońcami, ale generalnie występ bardzo pozytywny. Co do Christiana Grytkiera, no to wiemy dobrze, jaką jakość Christian może nam dać, kiedy jest zdrowy i w formie. Strzelił dwie bramki, bardzo dobrze pracował. No cóż, no, obyśmy takiego Christiana mieli
na co dzień, a myślę, że będzie jeszcze lepiej, bo on jeszcze nie jest w takiej dyspozycji, jakiej może być. No, fajnie, że mamy takie problemy, mamy w kim wybierać, zawodnicy dobrze pracują, dobrze wykonują swoje zadania. Ja nie ukrywam, że mam duży ból głowy przy ustalaniu składu, bo naprawdę mamy bardzo szeroką i wyrównaną kadrę. Ci młodzi zawodnicy też bardzo mocno naciskają. No nie zagrał dzisiaj Joao, ale to nie znaczy, że nie będziemy z niego korzystać, bo to jest też bardzo dobry piłkarz i mógłbym tak tutaj mówić o każdym innym. Panie trenerze, chciałem jeszcze zapytać o rolę Darko Jevtića, chyba niebagatelną w tym meczu. Jak to pan ocenia, bo on sprawia wrażenie takiego już człowieka z swobodną głową, z lekką głową, już tak podchodzącego do tego meczu bez obciążeń i to się natychmiast przekłada na to, co pokazał na boisku. On już rzeczywiście tą głowę ma wyczyszczoną z wszelkiego rodzaju problemów, które go tam kiedyś męczyły. No, nie jestem w stanie jakby tutaj wejść w głowę Darko, natomiast prezentuje się dobrze w treningu, wygląda coraz lepiej w meczach. On strzelił dzisiaj bramkę, dał piękną asystę do Christiana, miał kilka naprawdę kapitalnych zagrań, zresztą podobnie musiałbym tu pochwalić też Pedro, bo zagrał bardzo dobry mecz, napędzał nasze ataki i tak mówię, no mógłbym tutaj mówić o każdym, bo pomimo tego, że trochę błędów też popełniliśmy, natomiast no, to jest sport i tutaj nie gramy 11 na pustą bramkę, tylko jest też przeciwnik i wiadomo, że też przyjeżdża po to do nas, czy gra z nami, żeby nam napsuć krwi, żeby strzelić bramkę, żeby zrobić jakąś dobrą akcję. Konferencję. Dobranoc. Dziękuję. Na program zaprosił dumny sponsor Lecha Poznań, Grupa Aforti.